Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcinek, oczywiście z Creativerse. Nie wiem czy to lubicie, a jak lubicie to oglądajcie. Razem ze mną grajcie i te pędzo zobaczycie. W tym odcinku, jak tutaj macie okazję zobaczyć, będziemy budować ten oto fajny domek. Przypominam jeszcze dla tych, którzy nie widzieli, tutaj ze sklepu. Tutaj można było sobie wykupić, powiedzmy, recepturę bądź takie tak zwane printy. No i ja sobie wybrałem właśnie ten chyba oto dom. Nie wiem, który by... Tak, tak. Ten oto sobie wybrałem. Co się okazało, on jest bardzo wilgachny. No i do tego trzeba będzie zebrać kupę itemów, żeby on w ogóle powstał. Tutaj na razie mamy taki, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, projekt taki niebieski. No i tutaj mamy właśnie ten oto kwadracik, do którego trzeba będzie właśnie zebrać te oto ity. Tylko tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak to wszystko zrobić. Najpierw to aktywuję. I teraz tak. Jak to w ogóle tutaj dodawać? Jakie mam to dodać? Bo w EQ już mam na przykład rzeczy. Czy to muszę wszystko do EQ zebrać? Bo widzę trawa. Tutaj już się pokazała. Czyżby to się liczyło? Okej. Okej. Czekaj, czekaj, czekaj. Zobacz co tu jest. Czy ja muszę to jakoś nacisnąć? Czy to po prostu... zebrać iron slaby, to wall, muszę wszystko tutaj pokraftować. Także zacznę najpierw od stone floor, bo widzicie te co mam na zielono tutaj w lewym górnym rogu. Gdzie to by było widać najlepiej, chyba od na piasku, nie, tu na niebieskim tle. Zobaczcie teraz po lewym, lewej stronie mam tak trawę, 522 sztuki na 522, to tam same craftwood leaves, to mamy takie liście z drzewa, nawet więcej niż trzeba. Drzewo. No i tak dalej, i tak dalej. No i po kolei będziemy tutaj wszystko to zbierać. Jeszcze raz sobie możecie zobaczyć. O, czekajcie, nawet tutaj fajnie widać. Nie, na tym najlepiej. To wszystko muszę zebrać. Co wcale nie jest tak mało. I idę najpierw tutaj do chaty do mnie, bo tutaj wiem, że zanim poszedłem offline, kraftowałem ironowe półpłytki. Czekaj, obsydian zbiorę, bo nie wiem, czekaj, po tej stronie, czy w ogóle po tej? Gdzie ja je robiłem? Wow, ile obsydianu tutaj przepaliłem wcześniej, czy to tutaj... Ty mi tutaj wkładałeś, czy to ja? Już sam nawet nie pamiętam. Węgiel mam, no to dobra, przepalę to jeszcze. Dobra, tutaj widocznie nic nie ma, nie pamiętam, gdzie ja to wkładałem teraz. Tutaj czy tutaj? Nie. Okej. Gdzie ja wkładałem te rzeczy? Dobra, ale to mi też chyba będzie potrzebne. Jak i te płytki. Ale lipa. Zacznie się szukanie. Ej. Będzie nieco dłuższy odcinek, bo wiecie, będzie bardzo dużo kraftowania. No ale nie chcę tutaj też pokazywać gotowców i żeby wam się nie nudziło, żebyście mieli okazję też zobaczyć co tutaj się dzieje, dlatego też będę to nagrywał. Ej, gdzie są moje półpłytki? Ktoś się nie bał i zakosił. Tyle mamy jeszcze tutaj syfów, ciężko tutaj jeszcze się ogarnąć z tym wszystkim. No dobra, trudno. Czekaj, się nie kraftowało? Właśnie. Wiem, że je robiłem. Dobra, w każdym bądź razie potrwa to trochę. W każdym bądź razie mamy to. Następnie... któryś właśnie z tych bloków będzie mi potrzebny. Oho. Dobra, mam nadzieję, że mi wystarczy. Czekajcie, ile tego było, żebym nie zrobił za
za dużo, stówę. Stówę aż trzeba. No dobra, na razie nie starczyło mi miodu. Więc znowu trzeba szukać po skrzynkach. Miód oczywiście mamy z tego. Jak zobaczę właśnie jeszcze... O, czekajcie, co to jest? Stone Slab. Dobra. Zobaczę jeszcze gdzie miód, to od razu go wezmę, bo nie wiem czy mi tego wszystkiego wystarczy. O rany. Szkło wiem, że będzie potrzebne. Muszelki raczej nie, to je na razie stąd wywalę. To też, to też. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Szukajcie razem ze mną, patrzcie gdzie tutaj te ity, szkło będzie potrzebne, biorę. O dobra, mamy to. Bo w razie co, muszę tutaj wszystkiego przepalać. O dobra, tutaj mam. Co trzeba. Super, elegancko. No i teraz właśnie będę w tym odcinku dużo szukał, dużo szukał. Stone floor, dobra, to to jest. Aha, to czyli już mam. Teraz musimy zrobić schodki ze stona, a do tego co będzie nam potrzebne? I tak naprawdę jeszcze muszę zobaczyć ile. 17. 17 na pewno by się znalazło gdzieś w jakiejś skrzynce. No ale wiecie co, nie chce mi się szukać. Wolę tutaj pokraftować. No dobra, już mam. Za dużo. Tile wood floor. Na czym co to jest? Nigdy tego jeszcze nie robiłem. Okej, okay, dobra. Wiem gdzie to jest, tylko zobaczymy ile. 247. Oh my god. Tak dużo. Starczy mi. Nie starczy mi tego miodu. Idę zobaczyć czy mam tutaj na dole. Czekaj, jak to się tylko zwało. Melted wax. Wosk. O, 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 czekajcie. Nie. Już myślałem. Patrzę właśnie tutaj po nazwach. Czekaj, tutaj coś było. Na literkę M. Tyk, 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 tyk. Tyk, tyk, tyk. Nic tutaj nie ma. Czekaj, tutaj chyba były tylko barwniki potki. Pigment yellow, red. Tutaj było jakieś rudy, ekstraktory. Nie. Dobra, nie będę szukać. Tylko teraz przepalimy. Czekajcie, chyba tą stronę już patrzyłem. Tak, tą też patrzyłem. Zdecydowanie. Illuminate wood? Lol. Tu mamy szkło. Okej. Bedrock stone magnetite. Jak to wszystko zapamiętam, to nie wiem. Corrupted, illuminate stone chest. Nie wszystko zostało chyba podpisane. Dobra, będzie nam potrzebny miód w każdym bądź razie i trochę desek. Tu widzę jeszcze mam ity, które mogę na pewno odłożyć. A już myślałem, że to coś co mi potrzebne. Drzewo nie. To na pewno odłożę. Lol, blue carpet, fajne to jest, fajnie to wygląda. Szkło. Szkło. Czekaj, ile tego szkła będzie mi potrzebne? Glas. 76 tylko, to niech to ucieka. Bo będzie zajmowało niepotrzebnie mi miejsca wokół. To mi będzie potrzebne, super, że tutaj to już jest. Aż jestem ciekawy w ogóle jak to powstanie, jak to będzie wyglądało. Czy
W ogóle nie wiem jak to aktywować. Patrzcie, tutaj to się pokazało. Ale co dalej? No czemu tu jest napisane tylko jeden? Jeden na 500. Jakoś muszę to umieszczać, czy jak? Albo czekaj, lewy? Nie. Parę drzwi. Jo, super. Liany i miód. W ogóle te receptury są też śmieszne. Liany, miód. O, lol, jak znalazł. No a teraz te liany. Wiecie co, ja mam pecha, że nie wiem co jest w tych skrzynkach. O, gdzie są te liany? Czekaj, to przełożę na pewno już do tej, żeby nie szukać to razy. Bo ta skrzynka na przykład mogłaby być na same właśnie takie urządzenia. Przy czym to wyląduje do śmietnika, bo to tylko zajmuje miejsce. O. I tak samo mogę wziąć stąd to. Kto tutaj mi tutaj to wszystko powkładał? Teraz czego ja szukałem? Ktoś mi może wytłumaczyć? Liany, o. Liany, dobra. Nie mam. Super, będę musiał się przejść. Trochę lian zebrać. Przynajmniej trochę odejdziemy od tej monotonii. O, tam już widzę. Fajnie, że niedaleko. Tylko nie chcę mi się też kosić tego drzewa, żeby to tak brzydko nie wyglądało, ale cóż. Nie chcę teraz biegać kilometrami, żeby szukać te liany. Czekaj, ile mi będzie potrzebne? Czekaj, gdzie one są? A tutaj, dobra. Tutaj. Dobra, dwie pary drzwi mamy. Zobaczymy teraz nasze slaby ironowe. To jeszcze się robią, chociaż ich było tylko 13 potrzebnych, także 13 już na pewno jest. Lol. To odłożę. Gunpowder też mi chyba nie będzie potrzebny. Ekstraktorów mam też bardzo dużo. Tak. Co nam jeszcze potrzebne? Tile wood floor. Co to jest? Tile wood... Jak to wygląda? Wood floor? Yellow? Red? Blue? Trzeba tutaj będzie poszukać. Tile. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że nic nieskomplikowanego. No gdzie jest to? Teraz. Tile wood floor. 56. To czy już to mam wykup? Czekajcie. What the heck? Aha, dobra. To było. Te drewniane. Tylko do tego właśnie był mi potrzebny ten wosk, którego nie ma. Gdzie tutaj się to tworzyło tylko? Ty, gdzie ja to wkładam teraz? To jest problem. Nie. O ja... Teraz będę musiał szukać każdy z osobna, kurczę. Kurczę mole. Zjedzą mnie zaraz trolle. Się rymuje. Oh my god, serialnie? O!
Ostatni. Czemu nie poszedłem tutaj od razu, nie? 56. 40. Nie mam miejsca wyku. Czekajcie, nie mam miejsca wyku. Co by tu odłożyć? Och. Czemu to takie musi być skomplikowane? Że te EQ musi się tak szybko zapełniać? Lol, tu jakieś nowe briki. Ktoś skraftował. Co my tu obożymy? Dobra, położę tu obsydian na razie. Bo obsydian mi nie będzie potrzebny. Jak i iron. Ile ich było? 96? Ojaj. Jeszcze raz tyle prawie. Nie starczy mi chyba. Dobra, już teraz wystarczy. Yellow wood wall. Yellow wood wall. Aha. Czekaj, bo tutaj widziałem przed chwilą czerwone. Super, a jak się teraz te kraftuje? Półpytki i żółty barwnik. Żółty barwnik trzeba mieć z żółtych kwiatów bodajże. Przerobimy, teraz poszukamy kwiatów. Tylko... Ciekawe czy nie będę ich miał za mało. Chociaż na dole widziałem. Na dole... O, patrzcie, mam. Właśnie jak do tej pory już wam się znudziło, bo już nagrywamy 17 minut, co mi się wydaje, że to jest zdecydowanie jeszcze nie koniec. Przewincie po prostu sobie, jak dotąd wytrzymaliście, a jak po prostu chcecie, to oglądajcie dalej. Bo ja muszę tutaj wszystko robić po kolei, to samo się nie robi. Dlatego też najlepiej śledźcie to razem ze mną. Czekaj, yellow, o Boże, ja tam szukam, a tu wszystko gotowe, tak? Dobra, teraz tak. Spójrzmy jeszcze raz, ile mi tego potrzeba. 500! No oni chyba oszaleli. 500! Serialnie? 500? Nie. Trudno. O Boże, 500! No w sumie to jest wilgachny dom, także się nie dziwię. To mi tutaj barwnika też zabraknie. Na 500 rzeczy. Gdzie ja to wszystko pomieszczę, powiedzcie mi? Dobra, skończyło mi się drzewo. A teraz jeszcze taka jedna fajna ciekawostka. Zobaczcie, macie te kwiaty i jak będziecie ich mieć za mało, kładziecie je tak. Teraz miałem 9, nie? Będziecie zbierać, to one będą wam się rozdwajać. Zobaczcie, mam już 11. W razie by było mało, będę musiał tak zrobić kilka razy. Jakiś bug, glitch. I tutaj Jasken mógłby zabrać tego swojego przyjaciela, bo nie mogę na niego klikać, nie wiem dlaczego. Trochę wkurzę tym swoim głosem. Patrzcie, już mam 15 kwiatów. Tak najlepiej rozmnażać te kwiaty. Nie trzeba nawet farmy, to jest fajne. No, chodź, 18. Też nie wiedziałem, że tak można. Piotrek mi pokazał z tymi kwiatami. No, już mam 22, no i wtedy, jak dobrze pamiętam, czy nie pamiętam, gdzie to się robiło, te kwiaty? Tutaj się robiło. Aha, w procesorze. Dobra, nawet jeden został jeszcze na rozmnożenie. Tylko chyba nie zawsze wyjdzie. Trzeba mieć chyba więcej. O jest, dobra, mam. To trzeba się tym pobawić. Dobra, na razie nie będę. Zobaczymy, czy mi tutaj wystarczy tego wszystkiego. Gdy już sprawdzę, ile mam już tych desek, półpłytek. Trochę już tego będzie.
Aha, Iron Slaby. A propos Iron Slabów, wiecie co? O Boże. Dobra, co ja tu teraz miałem zrobić? To miałem zrobić. To było 500, nie? Była mowa o 500. Okej. Jeszcze tylko trochę. A ile barwników? Czekajcie, ile barwników? Tutaj się barwniki robią, bo mi będzie... Powoli się robią niestety. I powoli mi tutaj... Eku się kończy. Czekajcie, co to za zupa? Co nadaje? Aha. 14 minut więcej serca. Wiem, że jakiś potwór jeszcze lubił zupy. Ale jak się te wszystkie zupy kraftuje, to zobaczymy w najbliższym czasie, bo to też się bardzo przyda. Jeszcze farmy nie zrobiliśmy. Trzeba będzie jakoś fajnie tutaj to wszystko ogarnąć. Ale z tego co wiem, nasze potwory lubią zupy. Zobaczę, który z nich lubi tą zupę. Tylko muszę... ten jej nie lubi. Ten chyba lubi. Dodamy mu zupę. Okej, daliśmy mu zupę. Idę stąd, bo tutaj już noc i tych pełno krabów jest. Zobaczcie, przez 14 minut mam więcej energii. O. To też się przyda. Dobrze wiedzieć, jeżeli gdzieś się pójdzie na jakąś bijatykę. Dobra, ja teraz tu odłożę jeszcze niepotrzebne graty. A mianowicie... Czerwony bank, co to jest w ogóle? Okej, czekajcie, aż sprawdzę, bo... Bo tu jest napisane tak. To jest akcesoria zwierzęcia, tak? Czy tam zwierząt, dla zwierzątka? I to jest dla Miru, ale jak ja mam to nałożyć, skoro nie mogę tutaj trzymać, nie mogę tego dawać? Tak, to miałem odłożyć, pochodnie zostawię. Jeszcze sporo rzeczy. 600 asfaltu! O Boże, jak my asfalt zrobimy? Gdzie ja to pomieszczę? Czekajcie, ta skrzynka jest na razie pusta. Tutaj było tormalinę. Albo dobra, nie będę jej tutaj brał. Tylko... Czerwony barnik to tam był z tyłu. Dobra. Mamy już? Yellow mamy. 36, nawet za dużo zrobiłem. Tu mamy niebieski. Yellow, dobra, yellow jeszcze... Nie, już niepotrzebny w sumie. Od razu to odłożę. Odłożę i te kwiaty, bo w sumie one też tutaj mogą być. Razem z tym barwnikiem. Stone? Może teraz... Stone... Boulder Wall. Stone Boulder Wall. Czy tam Boulder... Stone Boulder Wall. To jeszcze zobaczymy ile? 866. Aha. Dobra, to potrzebny tylko mi stone. A stona to powinniśmy mieć w sumie dużo. Jeszcze żebym za dużo nie zrobił. 66. Tyk, tyk, tyk. Dobra, jest. Wood wall. Kolejna wood wall. Wood floor. Nie mam miejsca. Wood floor też trzeba będzie. Wood floor. Czyli to jest tylko woda, to wody nie chcę. Chociaż czekaj. To jest taka jakaś inna, specjalna woda mineralna, ale tej wody mineralnej mamy tutaj dosyć, także mogę to skasować. Tak, węgiel odłożę. Piasek odłożę. O rany.
Patrzcie, ile tu jeszcze barwnika było, nie? No. Drewniane schodki. Zawsze jak coś się szuka, to tego nie ma, wiecie? Ale ile razy już tu się powtarzałam? Wiem, że kurczę, teraz te liny, które mi są potrzebne, były. I są. Dobra, mam. Dobra, jeszcze wszystko zobaczę, jeszcze ile mi trzeba. Ja tak gadam w kółko to samo, ile tego potrzeba, ile tamtego. 12 schodków tylko, to super. Dobra, więcej zrobiłem. Teraz tak, będzie mi potrzebne to jeszcze. Tylko czekajcie, nie chcę tutaj za dużo tego robić. Ale dobra, aż 264, miejsca mi nie starczy jak zwykle. No, a jak? Coś muszę odłożyć. Tylko gdzie tu znajdę pustą skrzynkę teraz? Wszędzie wszystkiego pełno. I co ja odłożę, jak mi wszystko potrzebne? Miód. I to chyba niepotrzebne. I ekstraktory mogę na razie odłożyć. Dobra, jeszcze raz, ile? 264. To liczycie razem ze mną. Super. Nie starczyło płytek, ale dobrze jej robimy tutaj na dole. Chodzić w tą i we w tą. Dobra, zobaczymy, czy na razie tyle wystarczy na resztę. Ponad 100 było. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Dobra, powinno wystarczyć. I został nam asfalt. Jej! Oh my god. Oh my god, asfalt. Jak wygląda tutaj asfalt? Podajesz, że to. I asfaltu będzie nam potrzebna 600 sztuk. 600 sztuk. Skąd ja ci tyle tego wezmę? Tego mam najmniej. A ile to daje? 8. Węgiel mamy. Tego nie ma. Wiecie co? Ja tutaj w tym momencie zapozuję, bo idę zbierać to. A to muszę wybrać się, żeby trochę pobić te moby. To trochę potrwa. Trochę potrwa. Mam i tak niezły chaos. Czekaj, to jest procesor. Już myślałem, że to jest skrzynka. Tak. To odłożę. To odłożę, to odłożę. To odłożę, żebym nie zapomniał, gdzie co jest. To nad tą skrzynką położę sobie na razie blok, żebym ją potem wyczyścił. Bo też nie chcę mieć skrzynek takich rozwalonych. Czekajcie, może jeszcze jednak nie muszę iść? Czekaj, jak to się nazywa? Globe of God. Będę musiał tutaj szukać. Wiecie co? Zapauzuję to jednak. Czekaj, tam coś było. Nie, myślałem. Dobra, nie chcę tutaj z powrotem tego szukać. Widzimy się za chwilę. Yo! Jestem tutaj teraz z powrotem. Nazbierałem to, czego chciałem. Właśnie mówiłem, że pójdę pozabijać trochę zwierzaków, aby uzyskać Globe of God, bo on będzie nam potrzebny do ostatniego składnika naszego domu, czyli asfaltu. No, ale z mobów to tak mało leci, a wiecie co? Przypomniało mi się, że nie trzeba iść wcale zabijać mobów, tylko po prostu iść sobie... what the fuck? Czemu tego nie widać? Na taki biom, który właśnie teraz widzicie, taki przed piekiełkiem, i tam macie... tam macie, czekaj, nie ten, bodajże. Tylko tam się znajduje taki blok, który się nazywa mold. Właśnie ten, który tu teraz widzicie. I ten oto mold przetapia się tutaj
Właśnie, gdzie ja go mam? Przetapia się w tych procesorach i z tego powstaje właśnie o ten Gold of Mold, czy jak to tam się wypowiada? Glob of God, o, Glob of God. W każdym bądź razie zielona galaretka, tylko gdzie ja to mam? Tutaj teraz w eku, żeby wam pokazać, jak ten blok wygląda. Jej, mam takie zapełnione eku, że... O, tutaj coś jest, dobra. Pokażę wam, jak to wygląda jeszcze raz. O, taki bloczek zielony. No dobra, resztę też przetopię. Tutaj wszystko się robi. Ostatnie 6, dużo tego jest. Teraz tak, to sobie zbierzemy, to co już się tutaj zrobiło. Mam nadzieję, że tutaj nam już nieco wystarczy tego wszystkiego. Ale chyba nie, czekajcie, iron mi nie będzie potrzebny, muszę odłożyć. To mi nie będzie potrzebne, czemu to nie chce iść do skrzynki, to mi nie będzie potrzebne. No i teraz tak, zobaczymy co na to asfalt. Gdzie ten nasz asfalt? Jego aż potrzebasz... Kurczę, nie mam fosilu! O, fosils to nie mam. Super. Super. Myślałem, że już mam wszystkie składniki. Nie wiem, jak ja patrzyłem. Oh my god. Dobra. To jeszcze raz z dwóch. Taki mały ząg. No dobra, jestem tutaj z powrotem. Mam w końcu... asfalt, Piotrek wszedł na serwer, no i teraz mam jeden problem, bo nie wiem, jak ten dom aktywować. Czy muszę to w ogóle sam budować z tych itemów, czy jak to w ogóle wygląda. Zobaczcie, mam tutaj wszystkie itemy, nacisnę active. Tak to wygląda. O, nie wiem, dlaczego tu jest pokazany grass. Jeden. Tu mam wskazówki, tutaj negatywne miejsca, tutaj mam rock materials i zobaczcie, wszystko mam gotowe. Tylko teraz nie wiem, jak to włożyć. Jest napisane nawet, zobacz. Zobaczcie. Kliknę na to. Na 0, a w inwentory niby już mam 79. To jest to, co potrzebne w ogóle na budowanie tego domu. Właśnie nie jestem pewien, czy nie muszę czasem z tych oto bloków według tego wzoru sam budować tego domu. Tutaj kość trawę. Aha. W taki sposób. Okej. Aha. Lol. Czyli to ma być nasze kurcze. What the heck, czekaj. Dobra, już teraz kumam. Trochę tak lipa, teraz wszystko po kolei trzeba będzie stawiać. Pisz, czy ty widzisz w ogóle, jak ja to kładę, te bloczki. Widzisz ty je wszystkie? Czekaj, bo tutaj jakieś trawa, to znika. Ale nie, w Creativeverse widzisz? To czyli ja teraz muszę stawiać te bloki cały czas. Tu gdzie są te bloki trawy, to ja muszę te trawy położyć, tak? Czy jak mam to rozumieć? Ej, to wejdź na Skype'a i chodź razem ze mną porobisz, jak ty to widzisz. Ci dam i ty i razem to zbudujemy, co ty na to dokończymy. Aha, takie to buty. Czyli ja muszę to teraz wypełniać, żeby to powstało. Czekajcie, ja ZW zadzwonię do Piotrka i on mi pomoże tutaj teraz to dokończyć. Yo! Po kolejny kurczę próbie, po kolejnym ucięciu budujemy razem z Piotrkiem dom i zobaczymy, jak to nam teraz powstanie. Co ty na to w ogóle, że on tutaj powstanie? No, ja nie wiem, czy tutaj mieszczę. Miejsce będzie. Tylko dużo roboty jest właśnie, bo teraz musimy ponad, nie wiem, 3000 bloków postawić. A to jest najpierw ty, to jest najpierw podłoga. Chyba to na podłodze stoi, co? No. Takie buty.
To my najpierw musimy to całość wyłożyć. No ale odcinek mówi mi tak, że będzie długi. W tym momencie i tak już, nie wiem, ponad pół godziny jest, także... Okej, okay. No dobra, wy najmniej wiecie, jak tutaj się wszystko buduje. Jeżeli kupią sobie coś z tego sklepu. A nawet ciekawy, interesujący pomysł, że tak powiem. Mieć takiego gotowca. Tylko najtrudniejsze było właśnie kraftowanie i zbieranie itów. Bo to bardzo pracochłonne jest. Ale bynajmniej nie będę musiał teraz myśleć, co tutaj wybudować. Ewentualnie coś swojego zbudujemy kiedy indziej. A tak teraz... Taka alternatywa może być to. Co ty na to? Może być chyba, nie? O, może to ci deski lub coś innego do budowania. Daję ci już deski. Nie wiem, co ci dać. Masz trochę tego. Masz schody. Masz... Okay, dobra, masz jeszcze to. No dobra, to wezmę to z powrotem. Czekaj, nie rób desek, dopóki trawy nie ma, bo... Ja tutaj daję przecież trawę już. Aha. Tam będziesz widzieć. Cię. Trawy to trzeba było ponad 500 dosłownie. Ale fajnie to powstaje. Lol. Będziemy kłaść i kłaść i kłaść. Chyba, że wiesz co? Będziemy kłaść, a od tego momentu przyspieszę te wideo. No, lepiej by było. Przyspieszę od tego momentu te wideo, bo to zajmie nam długo. Masz muzykę w tyle włączoną? Co mam? Muzykę w tyle włączoną? Nie. Ja wszystko później dodaję. Bo tak to by było głupie. Zresztą teraz mogę mówić, nie? Jakieś przyspieszenie. Tak! Nie ma przyspieszenia jeszcze. To się cały czas samo nagrywa, ja to potem ja wytnę. Wiem. No wiem, jak to się przyspiesza w tym kantarze, nie później. Jakieś kamienie? No, ale jest tam. Ciekawe, ile procent jest tu już. A czekaj, ci powiem. 13. Niby było też, jak ja bym na górze stał, a ty byś budował, bo to wtedy widać. Poczekaj. A. Tu jeszcze jest. Się pokazało. O ja, to jeszcze do końca. Piotr. No. Lol. To trochę cenie budowane. No, drzwi już się pojawiły. A ktoś wie. Wiesz co, ja może na razie zatrzymam. Jak będziemy robić co innego w tym momencie, wiesz, bo tu na razie robimy podłogę. Okay. Będziemy trochę... Yo, my w końcu po ilu minutach? Nawet nie wiem, nawet nie chcę się liczyć, ale na pewno 20 minut to robiliśmy, nie? Jak nie lepiej. Nawet i więcej może. No, także to by było trochę głupio wam pokazywać, a tymczasem ukończyliśmy naszą budowlę. Zobaczcie, mamy tutaj complete, także teraz mogę to deaktywować i zebrać tą maszynę, przy czym powiedzmy, że mamy chałupę. Mamy chałupę i nasza baza jest tym, powiedzmy, gotowa, tak? Wow, fajne fajerwerki były. I teraz jak chcecie, to chodźcie razem z nami, poprowadzimy was po tym domu. Tylko co jeszcze musimy zrobić? Patrzcie, tutaj mamy przecież ścieżkę itp. I to wszystko... To będziemy musieli jakoś to przebudować, bo teraz wejście mamy z tej strony, no ale to nie szkodzi. Trzeba trochę to oświetlić. Mamy tutaj gotowca ze sklepu, który nawet bardzo mi się podoba. Nie wiem jak tobie, Piotr, ale mi się podoba. Można teraz jakoś ładnie tu urządzić. No spoko, pan wygląd tylko. Meble itp. Nie wiem jak my to damy, co tutaj damy. Zobacz, tutaj w craftingu, nie? Jeżeli tam, zobacz, tam masz stoły, masz krzesła, masz biblioteczki, to potem sobie jakoś to urządzimy w międzyczasie. Chodź teraz na górę, zobaczymy, pokażemy jak to wygląda. Sam jestem ciekawy, bo nic praktycznie nie było widać, bo tak ciemno było. Aha, poddasze.
Balkon jakiś by się jeszcze przydał, ale to można dobudować teraz. A co najlepsze, zobacz, ja ten dom cały czas mam wykuł, także można to budować cały czas, według tego. No, już to by można było, nie jest. A zobacz, czy mogę tobie dać ogólnie to coś? Chyba nie, poczekaj, EQ. Nie. Nie, nie mogę tego dawać. A do skrzyni można schować? A też dobry pomysł, chodź, zaraz sprawdzimy. To tak, dobra, tutaj wszystko w sumie widzą, jak to powstało. Duże mieszkanie tego nie ma, powiedzmy, dużo miejsca tego nie ma. Bądź, nie wiem, dla mnie to wystarczy w każdym razie. Czekaj, tą lampę wezmę, ona tu nie pasuje, daj lepiej pochodnie. I słyszę ciągle tego miru, który strasznie wkurza mnie tym dźwiękiem. Nie, inne lampy postawimy, bo one są za słabe. Tu mamy jeszcze wyjście, trzeba schodki dorobić, jakoś to zamurować. Jest miru, patrz, pokazał się w końcu. W końcu... Ale to nie było. No nie. Ej, dwóch nawet. Dwóch nawet, no ale dobra. Co one jeszcze nie giną? Dostają z najlepszych mieczy. Oczy. Teraz cicho, teraz. Dobra, od razu lepiej. No dobra. Długi nieco ten odcinek. Mam nadzieję, że wam jako tako się podobał. Chociaż efekt końcowy jak zwykle na końcu. Ale dobra, musiałem wam pokazać, jak to wszystko się robi, skąd się to bierze. Wow, szkoda, że jeszcze nie ma dnia, bo za dnia jeszcze bym chętnie to zobaczył. Może niedługo będzie? Nie, chociaż trochę potrwa. Ale potrwa. To czekaj, pójdę jeszcze z tamtej strony. Nie chcę się tylko po wodzie płynąć. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Ten odcinek będzie strasznie długi. Mam nadzieję, że go obejrzą do tej pory. Wow, fajnie to wygląda. Chodź tutaj, Piotr, na tą wyspę, gdzie ja jestem. Stąd ładniej wygląda. Idę, idę. Stąd bynajmniej widać, że to dom. No stąd tak, a nie tak długo tam taka stodoła. Ładnie, nie? Ładnie to wygląda. Teraz możemy sobie urządzić coś. No dobra. Mamy miejsce zapełnione. Pierwszy nasz domek. Fakt faktem gotowiec, ale cóż. W najbliższym czasie, jak będziemy zdobywać ity, będziemy budować już swoje domy. A tymczasem dziękujemy za uwagę. Dzięki, Piotrek, że mi pomogłeś. Także do następnego odcinku. Cześć. Cześć.